Tak, zasmołżujcie nas jeszcze. Rzućcie jeszcze jakiegoś smoła, coś. Gość by nie żył, gość by już nie żył. Ludzie, kliknąłem, był klik. Był klik na gościu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty. A to był 107 poziom, który właśnie zabiłem gość ogólnie ze 107 poziomem, by the way. To był najwyższy poziom, jaki widziałem w tej grze. Nie wiem, kto to jest, ale udało mi się go zabić. I ogólnie to jest Blockade 3D, także oczywiście witam wszystkich, zdrastwujcie, priviet, hola. Jakkolwiek by tutaj się inaczej nie przywitać, to jest Blockade 3D, Blockade zwykły, Blockade klasyczny, jak chcecie, tak możecie go sobie nazwać. Oczywiście test Baretty M82 snajperki, która ponoć dostała buffa i ponoć jest już lepsza niż M700, co jest bardzo śmiałym określeniem. I przed chwilą dosłownie grałem sobie, nie wiem, 10 minut z tą bronią i powiem wam, że ale to dupi po uszach ten głos. Normalnie jakbyśmy z jakiegoś działa strzelili i ładowanie tej broni nie jest szybkie, więc mój nawyk do ładowania jest giga zły w tym momencie z M700 wyrobiony. No właśnie, jest giga minusowym na pewno nawykiem. I oczywiście chciałbym przypomnieć na początku, jeżeli odcinek z Blockade'a wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, oczywiście wpaść na kanał główny The Hogaty. Oczywiście możecie też wpaść na Instagrama fanpage'a. A my lecimy, proszę państwa. Także M82 Beretta, lecimy. Dobra, 102 poziomie, chodź do mnie, chcę cię znaleźć. Ogólnie niestety o tej godzinie nie ma już serwerów za bardzo zapełnionych, nawet na najlepszym trybie battle. I jedyna mapa, która jest w miarę serwer pełny, to jest właśnie Town. Nie lubię tej mapy, ona jest duża. W sensie czasami jest okej, ale moim zdaniem to jest mapa na 40 plus graczy nawet, jakby dało radę zrobić. W ogóle myślę, że gra Blockade 3D zasługuje wręcz na... O Jezusku, na blisko ktoś mi przyszedł. No, to czekajcie, bo się przebił przez ten, że ta gra nie dali mi dokończyć myśli. O, powiem tak, że gra zasługuje oczywiście na jakiekolwiek tutaj działanie ze strony twórców, to oczywista oczywistość, ale na serwery pod większą ilość graczy, to na to zasługuje ta giereczka. Myślę, że potencjał był, no ale tak samo jak po prostu wraz z twórcami się chyba zmył po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ktoś tu przed chwilą te schodki poniszczył na górę, co nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo to jest szybkie wyjście na górę, które jest tam bardzo potrzebne w momencie, kiedy a, ktoś właśnie kampi na górze, b, chcemy się wydostać, bo na przykład kampią gdzieś indziej. Czemu oni to niszczą? Czemu ty to robisz? No nie rozumiem czasem takich ludzi. To są griferzy prawdopodobnie po prostu i tyle, no. Bo wychodząc tutaj, my mamy kulkę w łeb murowaną po prostu. Jeżeli przeciwnicy jakkolwiek obstawiają... Jak on mnie wyrwał tam na górze, to ja nie wiem. Może ktoś inny go załatwił? Trudno stwierdzić. Już przeciwnicy nawet sobie schodki do góry zrobili, a my nie mamy? Ale bullshit? Okej, proszę pani. O ty ciulu. Widziałem go. Gdzie tu jest wyjście? Tak, nie wiem gdzie jest wyjście tu po schodkach. Szczerze powiedziawszy, telefon jeszcze mam pod ręką. Okej, boję się, że jak tu wyjdę, to dostanę z jakiejś M700. Będę nie z jakiejś 60 dostać i dobra. Oni mnie tu szybko obczają, że wchodzę. No dokładnie, i dostałem, i z tej samej strony niby, w którą patrzyłem. No jakoś mnie to nie dziwi. Czemu ci waleni griferzy to rozwalają wszystko? No po ciul, oni to ruszają w ogóle. Nie rozumiem, dobra. Czasem ta gra jest naprawdę dziwna, przynajmniej tak się wydaje. Ogólnie co do tej broni, zauważyłem już na pewno takie rzeczy jak mniejsza mobilność niż z M700.
ale za to większe obrażenia. No zdecydowanie, wydaje mi się, że gościowi przestrzeliłem się wręcz przez hełm w tym momencie, co jest bardzo dobre w porównaniu do M700, która zdejmuje lekko kask i tyle. Na dobrą sprawę, ta taka baretta po prostu leci, jakby gość dostał z jakiegoś dwa razy większego kalibru dosłownie. Tu jest. Okej. Aczkolwiek no minusem, tak jak powiedziałem, mobilność. Nie postrzelamy się z tej broni tak samo jak z M700 niestety. Ten taki release, jeżeli chodzi o strzał, nie? Taki czas oczekiwania pomiędzy jednym a drugim strzałem jest dłuższy niż w M700, przez co wiecie, nie możemy zrobić tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, możemy zrobić za to. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dosyć wolno to strzelam. Okej, widziałem go. No, zauważyłem go i od razu zginąłem niestety. Byłem na otwartej przestrzeni dla tego przeciwnika. Zobaczymy, jak ona się spisze. O Jezusku, widzieliście, jak chłopa wywaliło? Wysrało go wręcz, jak z tej armaty dostał. Miała ona wygryźć M700, no, ale nie wydaje mi się, żeby była aż tak dobra. Potestowałem ją z 20 minut dosłownie i wydaje mi się, że ona na tym trybie jeszcze jakoś da radę, gdzie możemy oddać powiedzmy tam jeden strzał i powiedzieć nara i się schować na moment. Aczkolwiek na serwerze, gdzie tych fragów no trzeba liczyć naprawdę sporo i nabijać po prostu wiecie po 3-4 na raz, nie będzie po prostu ona tak efektywna. Z tego co już potestowałem, traci ona po prostu na mobilności i na tym, że release pomiędzy jednym a drugim strzałem jest naprawdę duży i trudno o jakiekolwiek większe killstreaky, nie nabijane oczywiście zasadą taką, jaką robię teraz, czyli jeden zabity, ucieczka, jeden zabity, ponownie. Także to jest najważniejsza moim zasada, moim zdaniem zasada, której trzeba używać, do której trzeba się stosować, jeżeli chodzi o tę broń, bo inaczej nie będzie ona tak efektywna ani efektowna. Dobra, tam gdzieś przeciwnicy już prują. Tu ktoś na chwilę wyskoczył, ale musimy już od razu zmieniać pozycję. Strzał, zmiana pozycji. Zmiana pozycji. O, i ja teraz dostałem od gościa w podobny sposób. No, piknął i mnie zestrzelił. Ale powiem wam, na tym trybie jest zdecydowanie lepiej niż na mieście, na trybie town, na trybie battle. W sensie zagrałem tam chwilę, ale powiem wam, że po pierwsze z serwera dużo osób wyszło i to jest teraz najbardziej oblegany serwer o tej godzinie, jak to nagrywam. Po drugie, po prostu sam tryb battle na serwerze, na mapie town kompletnie jest z mniejszą ilością graczy, no słabo grywalny na tej broni przy okazji. Dobra, bo powielamy ruchy aktualnie i to jest złe. Dostaliśmy drugi raz prawdopodobnie od tego samego gościa. No siadłoby jednak coś jeszcze postrzelać tutaj. Nie wiem z której strony, tak na dobrą sprawę tym razem od niego dostaliśmy. Z tego co widzę, to już na blisko tutaj wchodzimy na walkę. I gość naprawdę, widzieliście, odleciał jakby dostał z jakiejś armaty wręcz. To jest siła tej barety, proszę państwa. Dobra, strzał w łeb i nara, gościu. Nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, panie. Ole, ole, piłka w grze. No, dostałem w locie teraz od kogoś, nawet nie wiem od kogo, szczerze powiedziawszy, ale mogę wam powiedzieć, że zabiłem dzisiaj 105 poziom. Nie wiem, czy to się znajdzie na tym odcinku, bo to niby nagrałem, ale to był najwyższy poziom, jaki widziałem w tej grze do tej pory. Dobra, dostał. Dostał nawet nie wiem w co, szczerze powiedziawszy. To jest automatyczny kill. To jest jeden strzał, jeden kill ta broń aktualnie. Ciekawe, co to jest za broń. Ten 87 poziom strzela z tej broni. Brzmi koksiarsko. A czym tak naprawdę jest ta brońka, to trudno stwierdzić. Jednak te bronie są już na dość... Jezu, to był ciastek, nie zauważyłem ciastka. Myślałem, że to... W sensie tak widziałem, że coś mi tam chodzi pod celownikiem, ale do samego końca liczyłem, że to jednak jest jakaś bardziej błąd teksturki niż gość, który by sobie faktycznie tam chodził.
O nie, no Release, proszę państwa. Release uratował tego gościa i nie dał mi fraga kolejnego i spowodował moją śmierć. Ja naciskam, a ta broń jeszcze nie strzela. Trzeba odczekać, ewidentnie, no. To jest to, proszę państwa. To jest to, no nie da się tak samo szybko jak z M700 walczyć tą bronią. No nie idzie, nie nada. Nie nada, czat, po prostu. Po prostu się nie da. Wiadomo, można strzelać, można dużo tutaj fragów zdobyć, ale nie tak szybko jak na M700. No oczywiście wiadomo, tam można oddać strzał w głowę i nie zabić. Tutaj raczej powinien to być frag. Ale myślę, że DPS byłby wyższy na tamtej broni jednak. W dalszym ciągu mogę tak uważać, takie jest moje zdanie. I teraz myśmy umarli. Gość nas sprawdził i po prostu później już na szybkość strzelił. Ja nie byłem pewien, czy on tak naprawdę zrobi to samo, ale no ja stałem, więc byłem easy targetem dla przeciwnika. Nie jest to dla mnie nic dziwnego, szczerze powiedziawszy, w tej sytuacji. Okej, zmiana mapy bodajże. Może tym razem będzie jakaś fajna mapa. O Boże, czy to zapowiada niefajną mapę? Mam takie wrażenie, że to będzie bardziej rozbudowana mapa, a nie typu mała strzelnica, na której naprawdę można wykorzystać tę broń. Dobra, dostałem. Widzieliście ten desync? Widzieliśmy sekundę chłopa, on był za drzewem, za niczym i umarliśmy w tym momencie. No, także to o desynku jeszcze chyba dzisiaj nie mówiłem, więc proszę państwa, codzienny desync. Witamy. Tu jest gość. Nasz, w sensie mój. Znowu dostaliśmy. Tutaj karabinki. Karabinki ewidentnie na tej mapie będą rządzić. Szczególnie pusiakowy M. A, nawet nie będę tego komentował. MG42 Lady, no to jest najbardziej przewalona broń typu pusiak w tej gierce. Jak to ostatnio widz napisał, drogi widzu, jeżeli to czytasz, jeżeli mi piszesz, że szybkostrzelność, większy magazynek, większe obrażenia, to jest żadna różnica w porównaniu do zwykłej broni? I sam to napisałeś, że posiadanie lepszych statystyk to po prostu nie jest żadna różnica. No to ja nie wiem, co może być dla ciebie różnicą, ale tak, to jest właśnie ta różnica i ona sprawia, że ta broń jest naprawdę w dobrych rękach, jest zabójcza. Będzie nam trudno tu fragować z tej barety, no nie powiem, że nie, czad. Dobra, łepek. Musimy na pewno się oswobodzić trochę z respa. Jezu, no patrzcie, jaki jest desynk. Nie mogę wskoczyć po tych. Dobra. Dobra. Zajęliśmy dobrą pozycję, powiem wam. Tylko ta broń też jest giga głośna. Gdyby ta broń była cicha jak M700, to można byłoby z niej działać jak z M700. Niestety ta broń, słyszycie to ludzie, jaka jest głośna. Zabił kolejny przykład. Gość by nie żył, nacisnąłem lewy przycisk myszy. Niestety broń nie zdążyła wystrzelić. Co pierwszy strzeli? M700, proszę państwa, czy ta broń? No jak widać, najpierw wystrzeli M700. Anakonda już była szybsza, tak na dobrą sprawę. Dobra, zdążył mi zmienić pozycję. Tu są takie wąskie przysmyki, w których po prostu, jeżeli ktoś się ze snajpą ustawi, jest, no tu się wskoczyć nie da normalnie. No patrzcie na to. Tu się nie da, no nie da się normalnie nawet wskoczyć na te klocki, na tym desynku. Jo dupia. Ruszył mi się tak. Karabinem, nie wiem, M700, ci ludzie to już by dawno tutaj nie mieli łubów ani niczego innego w gierce komputerowej, blokadę. To jest one shot, one kill. No i znowu śmierć z tego samego miejsca. Mają fajną miejscówkę zajętą. Tam jest ich więcej niż jeden. I mają szybsze bronie. No, gramy. To jest challenge na barettę, więc staramy się jakoś przynajmniej.
jak tu nie dostanę, to ja dostanę zaraz z drugiej pozycji i to jest minus. Dobra, jeden snajper wyjęty. Snajper boczny wyjęty. Kolejny wyjęty. I no i dostaliśmy od kolejnego. Oni są oni mają naprawdę dobre pozycje zajęte po prostu, widzicie? Dobra pozycja na tej mapie na przykład robi nam fragi, robi ewidentnie fragi, ludzie. Dobra pozycja na tej mapie zajęta. Dobra, snajper wyjęty. Ale dobra pozycja dla nich to też dobre miejsce, żeby spotować ich dla nas. Tylko dobrze, żeby z mojej... O, nie mogłem strzelić, kurde. Oddałem strzał, gość by nie żył na M700. Na M700 ten chłop już by nie żył, proszę państwa. Już dawno. Ja czuję po prostu to, jak strzelam. Ten strzał nie idzie. Widzicie, już coraz lepiej idzie, ale w dalszym ciągu. Te strzały są za wolne. One lecą za wolno. Zblokowaliśmy się na teksturze. Super. Tego się nie da zniszczyć. Ok. Przejęliśmy teoretycznie tę część, lewą część mapy. I to przewaga zaczyna wchodzić na naszą chyba korzyść aktualnie. Chociaż... tutaj już znowu ktoś płonie. Przepuściłem go teraz. Najgorzej. Przeszedł mi. To jest to. Jeden strzał i niestety jesteśmy zdani już na siebie, jak go nie trafimy nim. Dostał! Nie zginął! Widzieliście to? Dostał, chłop. Był hitbox. Pierwszy strzał z tej broni, przy którym przeciwnik nie ginie. Przypadek? Czy może jednak jest jakaś zależność odnośnie tego? Trudno mi stwierdzić. Za mała próba jednego strzału takiego, ale no, powiem wam. Przecież z tej broni strzelałem nawet po nogach i ludzie ginęli. Gość się ustawia z karabinem na naszym respie, jest po nas. No niestety, to prawda. Tu jest drugi, który sobie na przykład pokampi. I też jest problem. Ja podbiegnę, o. Widzicie? To jest to. To jest ale to jest unlock. Ale to już jest unlock, chat. Patrzysz w to miejsce, nie ma gościa. Przestajesz się patrzeć na sekundę. Gość jest. Wydaje mi się, że ich jest cały czas tam dwóch. Mam takie wrażenie. Nie wiem, nasi ludzie to tutaj w tym meczu też nie istnieją, ale no. Ja też nie jakoś mega lepiej gram, tak żeby sprzez... Fak, nawet nie wiedziałem skąd. To RPK, broń, karabin. Wiecie jak mnie, ludzie, wy nawet nie wiecie jak mnie korci, żeby wziąć karabin i ich pozdejmować karabinem. Z karabinu, czy z jakiejkolwiek innej broni, pewnie typu nawet M700, byłbym dużo bardziej użyteczny w tym momencie. Na tej mapie, ja dobrze o tym wiem. I mnie to po prostu wewnątrz boli, że nie mogę tego zrobić, bo robimy wyzwanie w tym momencie na M82. No nie, nie przebiegnę na pozycję nawet, ludzie. Zaspamią tymi karabinami po prostu i no, no nie da się, no nie nada. Dobra, przebiłem się przez jednego przynajmniej. Przez drugiego od razu, flikshoty jakieś, no nic innego mi tu do głowy nie przychodzi. Muszę strzelić szybciej, niż oni będą w stanie zareagować. Tam mi zabili gościa już, widziałem. Ja też ginę, ja nie dojdę, bo od boku dostanę, powiem wam. Nie dojdę na górę nawet. Próbuję zdobyć ten punkt, ale no, no jest giga trudno, szczególnie jak nam cała flanka prawa ginie od razu. Jedyna szansa to byłoby, nie wiem, ustawienie się gdzieś i dosłownie kampa, to taka dłuższa. Możemy spróbować inną pozycję teraz zagrać, bardziej gdzieś tu. Nie wiem na tym desynku, gdzie tak naprawdę stoję dla przeciwników i czy mnie gdzieś nie wyjmą za chwilę. Ale o, czekajcie, nasi przejęli kawałek teraz. Tylko nie wiem, którą stronę, bardziej prawą chyba nawet nasi przejęli. Nie? Dobra, zdążyłem go odstrzelić. Ale RPG-iem też dostałem przy okazji. Jak tu przejść w prawo bardziej w ogóle? Dobra, odstrzelił go. O kurde, na dachu tu był cały czas ktoś? Nie, nie wiem, jak ci moi ludzie przechodzą, przyjmują tę, powiedzmy, prawą część. A przeciwnicy i tak wyskakują dalej z dachu. Jak? Tu jest gość, tu jest gdzieś gość cały czas. Jest nad nami. Jak przejść na dach? Nie mam bladego pojęcia, ludzie. Tak, zasmołżujcie nas jeszcze.
rzućcie jeszcze jakiegoś smoła, coś. Gość by nie żył, gość by już nie żył. Ludzie, kliknąłem, był klik. Był klik na gościu. Gość był kliknięty tam. Kliknięty, niezmieszany, ludzie. Tak. On idzie, on tylko strzela. On tylko strzela, ludzie. To jest ta siła ognia, którą on się przebija tak naprawdę. Pod zaporą ogniową przechodzi chłop i tyle. On nawet chyba nie wie, gdzie strzela tak naprawdę. On strzela, żeby postrzelać bardziej. Ten chłop. Dobra, musimy zmienić pozycję, ale przynajmniej powiem wam, że trochę ich... Im napsułem krwi na tej stronie. Ewidentnie trochę tu dostali. Okej, okay, łatwiej też będzie drugą stronę od razu atakować, jakbyśmy to przejęli. Teraz mogę oddać dopiero strzał. Dobra, moja największa seria tu idzie aktualnie, tylko dlatego, że jestem, widzicie, trochę schowany. Mogę sobie chwilę na spokojnie posiedzieć, przeładować, wychylić i trochę... Trochę znienacka. Trochę dobrze go zestrzelił, nie mogłem strzelać z tej broni, jeszcze było ładowanie kolejnego strzału, niestety. Jest ktoś na blisko, czat. Przebieg. Musiałem go już puścić. Dobra, to jest ktoś inny, idzie tu. Tu ktoś idzie. Tu ktoś jest! Ale że od nas z respa mi przyszedł chłop, jak? Skąd ten typ się tu pojawił, ludzie? Skąd ten typ się tu pojawił w ogóle? To ja nie wiem, powiem wam, jestem zdziwiony, prawdopodobnie tak samo jak wy. Skąd gość w tym miejscu, w tym momencie? Powiem wam, że prawdopodobnie część ludzi wyszła z serwera, bo się młyn skończył. Więc ewidentnie się zrobiło luźniej na serwerze. Ale tu strzela. Ale wali. Jest ich więcej niż jeden. Ale jednym się zająłem. Gdzie jest jeszcze jakiś chłop? Tam naszego ktoś zabił. O! Już by zginął. Już by zginął szybciej. Jednak nie zdejmuję tego pumpkina. Jak masz pumpkina, dalej jesteś odporny na barettę. Dobra, kolejny zestrzelony. Trzeba to traktować w formie ręcznej. O nie. Nie mogłem strzelać, ludzie. Ja pierdzielę, nie mogłem, nie miałem amunicji chyba. Trzeba to traktować w ramach ręcznego jakiegoś działa, dosłownie tę snajperkę. Wróci. Nie wiem, jak do tego doszło, ludzie, ale... Nie, nie, to był... O Boże, to było straszne, to było... Nie patrzcie na mnie, ludzie, nie patrzcie na to, co się tu wydarzyło. To nie mogło się zdarzyć. Jeszcze wyjąłem ta anakondę i nie zestrzeliłem gościa. M700 lubię, bo mogę poprawić strzał. Jeden niecelny padnie, a resztę trafię i będzie git. W sensie resztę typu na przykład drugi. Czasem jest ten pierwszy niecelny i trzeba korygować drugim od razu. Dobra, nie trafił. Dobra, ludzie, myślę, że na dzisiaj to było na tyle, jeżeli chodzi o granie tą barettą M82 snajperką. Spróbuję jeszcze, jak będą pełniejsze serwery, pograć tym na trybie battle, może na jakiejś innej mapie. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć!